Wyobraź sobie takie miejsce, taki hub właśnie, gdzie wchodzisz, masz swoją bazę produktów, zaznaczasz w kilku sekundach, wystawiasz na różne aukcje, generujesz dla nich różne opisy i na końcu wpływają ci zamówienia z tych różnych konkretnych serwisów czy z kilku sklepów internetowych i z jednego poziomu zarządzasz tymi zamówieniami. Oszczędza ci to czas, pomyłki, no i możesz zwiększać sprzedaż, bo o to w tym chodzi. Czy jaka jest twoja rekomendacja dla przedsiębiorców, którzy to oglądają? Zainteresujcie się Bingiem teraz. Zdecydowanie tak. Jeżeli chcecie znaleźć takie miejsce, które wygeneruje wam dodatkową sprzedaż niskim kosztem, to to jest dokładnie to miejsce, które powinniście eksplorować. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu – konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowane networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Fullbacks. Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Grzycki, Przygody Przedsiębiorców, dzień dobry. Jeżeli prowadzicie e-commerce albo zamierzacie prowadzić e-commerce, to ten odcinek koniecznie powinniście obejrzeć, ponieważ nasz dzisiejszy gość już po raz drugi występuje w naszym programie i w dzisiejszym odcinku opowie wam o tym, jak z jego perspektywy, a ma naprawdę dostęp do bardzo dużej liczby danych, jak z jego perspektywy i z perspektywy firmy, którą reprezentuje, w tej chwili wygląda e-commerce w 2023 roku? Jak w tym wszystkim odnajduje się sztuczna inteligencja? W jaki sposób jest wykorzystywana? Jakie są trendy? Gdzie, gdzie można szukać przewag? Jakie platformy wchodzą do Polski? W którym kierunku podążają polscy przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o zagranicę w kontekście e-commerce i wiele, wiele innych? A naszym dzisiejszym gościem jest. Artur Halik z firmy Shopper. Dzień dobry. Dzień dobry Adrianie. Bardzo się cieszę, że się widzimy. Tytułem wstępu, czym jest Shopper? Shopper, jest to często, o tym mówimy, platforma sklepów internetowych, ale tak naprawdę jest to pełny ekosystem narzędzi dla e-commerce'u. Poczynając oczywiście od programowania, z którego jesteśmy najbardziej znani, gdzie możesz po prostu kilkoma klikami stworzyć sklep, mhm. ale też całym ekosystemem dookoła usług reklamowych, usług wdrożeniowych, usług, które pozwalają ci szybko wejść na przykład na marketplace z, własną, z własnymi produktami. No i ja często mówię, no, jesteśmy taką częścią czy sercem e-commerce'u, bo faktycznie tych i e komersiaków u nas e, są dziesiątki tysięcy, e, więc, tak jak powiedziałeś, i danych informacji, którymi zresztą się dzielimy, mamy mm -hmm. sporo. No i właśnie, jakie liczby opisują Wasz biznes, na podstawie których masz przygotowaną tonę informacji dla naszych widzów i słuchaczy? Mm -hmm. Dzisiaj na szoperze działa blisko 30 tysięcy sklepów, czyli 30 tysięcy przedsiębiorców, bo ja też często porównuję sklep jako po prostu firma, przedsiębiorstwo e, tylko w internecie, e, więc skala jest faktycznie m, bardzo duża. E, działają też u nas, Duże marki albo duże sklepy po prostu, bo to czasami nie jest ze sobą skorelowane. Działa u nas na przykład sklep warszawskiego Koksa z branży YouTube'owej, czy Wawel, czy sklep oficjalny dystrybutor lawacy. No tych sklepów są dziesiątki, tysiące tak naprawdę, więc wymieniałbym pewnie co najmniej kilka mhm. dziesiąt minut. To, co się zmieniło, biorąc pod uwagę ten czas, który minął od ostatniego wywiadu, który robiliśmy, jak to sam. Mi przypomniałeś dzień przed wybuchem wojny, tak więc minęło praktycznie co, już półtora roku prawie? Prawie tak. półtora roku. W taki okres w internecie to jest wieczność, więc tych notatek masz, widziałem, całkiem sporo. Od czego powinniśmy zacząć? Dawaj od razu mięso, jakiś konkret. Dobra, to zacznijmy od tego, co lubisz najbardziej, jak oglądałem ostatnie odcinki yy, i w naszej branży jest to yy, również istotne. Wayward? Prawie. <laughs> Mówię oczywiście o sztucznej inteligencji Dawaj, od mm. strony e-commerce'u, bo jak sam wiesz, dużo narzędzi powstaje na podstawie tego, co chociażby jest dostępne w ChatGPT czy narzędzie od OpenAI, i równie poprawnie czy równie dobrze dzieje się u nas. My wypuściliśmy jako jedna z firm narzędzie, które pozwala ci chociażby generować dla e-commerce opisy taka najprostsza rzecz, którą robi Nasz tool, ale także tytuły dla produktów i to w e-commerce jest o tyle istotne, że po pierwsze możesz sobie znacznie usprawnić e, dodawanie kolejnego asortymentu, a trzeba pamiętać, że w e-commerce e, możesz w bardzo prosty sposób od na przykład jakiegoś dostawcy dostać plik czy, czy dane dotyczące nowego produktu, no, no, nowych, nowej bazy produktów i w ten sposób możesz jednocześnie, e, o czym zresztą pamiętam, mówiłem w poprzednim wideo, e, stworzyć unikalne opisy, Unikalny kontent dla, dla, dla tego asortymentu. Więc znaczne usprawnienie działania. Druga rzecz, która jest mega. To ci przerwę. To chyba taka zmora, co dla wielu ludzi, że jak chcesz być tak. na różnych platformach, chcesz mieć różne opisy, no to jednak tego klikania trzeba było sporo zrobić zdecydowanie a co więcej czasami nie klikanie a po prostu duplikowanie treści bo hmm. duża część e-commerceów dostając od jakiegoś dostawcy producenta nawet dane techniczne no, przykładem spoko jest myślę mikrofon gdzie dostajesz informacje specyfikacje tego mikrofonu i część e-commerceów po prostu kopiuje specyfikacje i to jest wszystko a dzisiaj na podstawie tej specyfikacji możesz stworzyć gruntowny opis który pokaże odbiorcy czyli po prostu klientowi sklepu czym ten Mikrofon jest, jak on może Ci posłużyć, do jakich celów możesz go użyć. A co więcej, te treści są na końcu indeksowane przez wyszukiwarkę, więc są też przyzwoite dla Google'a czy innej wyszukiwarki, która indeksuje Twój sklep. Więc znacznie to poprawia unikalność możliwości, jeżeli chodzi o no, przetwarzanie tych mhm. informacji przez, przez klientów chociażby. A propos wyszukiwarek powiedziałeś mi przed nagraniem, że takim pewnym obszarem, pewną szansą dla. Przedsiębiorców prowadzących e-commerce jest Bing, na którego jeszcze niezbyt wiele osób patrzy. Tak, z jednej strony niewiele nie osób, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że Microsoft i e, narzędzia Microsoftowe bardzo często są wykorzystywane w dużych firmach, e, na przykład w korporacjach. E, no i w korporacjach, co, co więcej, pracują ludzie 20-30 lat, e, czyli taka grupa odbiorców. No i oni by default mają ustawioną e, pewną przeglądarkę, która by default ma ustawionego Binga jako wyszukiwarkę. I to często są właśnie odbiorcy, czy ludzie, którzy wyszukują poprzez e, to narzędzie, produktów albo też po prostu informacji i myślę ciekawą statystyką jest to, że dzisiaj ruch desktopowy w Polsce to 10% Bing, ale jakbyś popatrzył na ruch mobilowy, czyli to jak patrzymy sobie na coś w internecie przez komórkę, to Bing to jest tylko 1% udziału, więc to pokazuje, że faktycznie na tych stacjonarnych urządzeniach dużo częściej mhm. tego Binga wykorzystujemy, to prawdopodobnie jest skorelowane z tym, o czym powiedziałem, że są wykorzystywane one w firmach czasami jako właśnie must narzędzia do, do wykorzystania przy wyszukiwaniu w sieci. I to jest o tyle ciekawe, że po pierwsze popularyzacja narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, czyli też w bingu jakby wykorzystanie tych algorytmów, powoduje, że jest to jeszcze bardziej interesujące miejsce dla osób wyszukujących, a co za tym idzie, możemy wykorzystać szansę w postaci powierzchni reklamowych. No bo tak jak w Google możemy pokazywać reklamy dotyczące naszych produktów, tak samo możemy dzisiaj już robić to w Microsoft DAC-ach. Tak nazywa się po prostu Pro Produkt microsoftowy. No i my dzisiaj realizując takie kampanie dla klientów, bo z poziomu naszego narzędzia możesz po prostu wyklikać sobie kampanię dla wybranych produktów na tej powierzchni reklamowej, okazuje się, że kilkukrotnie tańszy jest klik, no bo po prostu nie ma tam zbyt wielu firm jeszcze, tym bardziej w Polsce. I sama konwersja no jest zdecydowanie tańsza. Jesteś w stanie pozyskiwać taniej klientów dla swojego sklepu. Czy jaka jest Twoja rekomendacja dla przedsiębiorców, którzy to oglądają? Zainteresujcie się Bingiem teraz. Zdecydowanie tak i tym bardziej, jeżeli mówicie, a mamy dosyć trudny czas w naszych realiach przedsiębiorców, jeżeli chcecie znaleźć takie miejsce, które wygeneruje wam dodatkową sprzedaż niskim kosztem, to to jest dokładnie to miejsce, które powinniście eksplorować. Użyłeś słów, że jest trudny czas, natomiast no, trudny czas też generuje często szanse, więc jakich szans szukają z waszej perspektywy i z perspektywy waszych danych polscy e commerciarze Super. Myślę, że takim tematem, który jest mega mocno eksplorowany, to jest wyjście na zagranicę ze swoimi produktami. No oczywiście to jest związane też z tym, że sprzedając produkty na zachód możemy uzyskać dużo wyższe marże, no bo chociażby przyjmowanie. Kto no, by tak, nie chciał w euro albo. W funtę, no oczywiście, tak, nie? nie zmieniając kwoty, tylko zmieniając <laughs> walutę najlepiej. I faktycznie jest to temat mocno interesujący dla przedsiębiorców dzisiaj. My zresztą wykształciliśmy, czy, czy czy stworzyliśmy w zasadzie dział, który tylko jedynie specjalizuje się w wyjściu na zagranicę? I trzeba pamiętać, że to wyjście za granicę często jest kojarzone z tym, no to teraz zrobię sklep, najlepiej właśnie zmieniając tylko walutę i być może robiąc tłumaczenie na swoim sklepie i być może puszczając reklamę. To Natomiast... trochę za mało? To trochę za mało, a co więcej, można to zrobić w prostszy sposób na początku. Wykorzystując marketplacy, które działają na rynkach, czy rumuńskim, który jeszcze jest nie tak eksplorowany, jeżeli chodzi o e-commerce, czy, czy chociażby niemiecki. I nie wiem, czy kojarzysz, jest taka sieć. Sklepów, nazywa się Kaufland. Przede wszystkim kojarzona <grych> jako Oczywiście. market w Polsce. Natomiast kaufland.de to jest dokładnie ta sama firma, to jest największy, jeden z największych marketplace'ów na rynku niemieckim, notabene profesjonalizujący się w branży Domi ogród, czyli jakby tam możemy znaleźć tego typu produkty. I duża część przedsiębiorców wychodzi na, na takie marketplace'y, żeby rozpocząć swoją przygodę z sprzedaży. Bo ona jest zdecydowanie łatwiejsza, bo nie musimy budować chociażby właśnie kontekstu. Tłumaczeń, nie musimy zbyt wiele na takim etapie realizować na swoim sklepie czy struktury sklepu, mhm. a możemy dodać te produkty za pomocą odpowiednich też narzędzi, możemy zrobić to szybko i jednocześnie zacząć sprzedawać na innym rynku. Szukasz wartościowych pracowników, twoja firma chętnie przyjmie nowych klientów, a do tego jesteś już w biznesie kilka lat i masz sporo cennych doświadczeń? Jeśli tak, to zapraszamy do pojawienia się w naszym programie przygody przedsiębiorców. Napisz na kontakt małpa przygody.tv. Jeśli Przejdźcie naszą selekcję, to już niedługo zobaczymy się w naszym studiu. Kolejnym aspektem crossborderu, o którym warto wiedzieć, jest to, że chociażby Allegro pozwoliło dzisiaj sprzedawać na Allegro czeskie, czyli po prostu Allegro 3. I to też jest dosyć proste. Z poziomu panelu Allegro można po prostu zaznaczyć produkty, które chcemy na tym rynku sprzedawać. I to też jednocześnie wskazuje, że i Allegro szuka miejsca, gdzie może rozszerzać swoją sprzedaż, no i jednocześnie daje narzędzie do tego, żebyśmy mogli tą sprzedaż realizować na innym rynku. No i z drugiej strony przychodzą marketplacy typu Emac, to jest akurat przede wszystkim znany marketplace na rynku rumuńskim i oni dosyć mocno tutaj starają się namawiać, albo pokazywać przedsiębiorcom z Polski, że ten rynek rumuński właśnie nie jest jeszcze zagospodarowany, jest to spora szansa sprzedażowa i dają dużo narzędzi do tego, żeby tam faktycznie móc wejść. No i my też ze strony jakby swojej firmy, dlatego tak mocno szlifujemy usługi związane z takim smooth przejściem na te marketplace, żeby dla przedsiębiorcy to było wręcz... Nieproblematyczne, albo raczej płynne, żeby mhm. po prostu mógł zacząć szybko sprzedawać. Mhm. Czyli jest, jesteście bądź stajecie się takim. Hubem, który ma po prostu przedsiębiorcy ułatwić wchodzenie na różne marketplaces? Market y. Zdecydowanie i to nie dotyczy. Taki jeden pierścień, żeby wszystkimi rządzić, tak? Yy, można to powiązać, <grym> oczywiście, <grym> okay. ale ze strony przedsiębiorcy, a pamiętajmy o mhm. tym, że polską siłą, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, to są małe i średnie firmy i często w tych małych i średnich firmach, a czasami nawet w dużych, są pojedynczy specjaliści, którzy znają się na e-commerce. Więc my pomagamy przede wszystkim dać i wiedzę, i narzędzia, żeby znacznie Szybciej działać w jakże dynamicznej przestrzeni, jeżeli chodzi o internet, a sam wiesz, że zmiany tutaj, no to jutro się obudzimy i znowu tak. będzie kolejny tool, który zmieni rzeczywistość, wyszukiwanie czy cokolwiek innego. Mhm. A powiedz mi, to jest takie może trochę prowokacyjne pytanie, ale wielokrotnie już spotkałem się z takimi opiniami, albo inaczej głosami niezadowolenia a propos tego, w którym kierunku idzie Allegro, jeżeli chodzi chociażby o różnego rodzaju stawki, prowizje. Opłaty. Jak to wygląda od kuchni? Co możesz nam powiedzieć, czego jeszcze w internecie nie wyczytaliśmy? Mm -hmm. No to myślę, że mega ciekawym właśnie czasem jest lipiec, w którym nagrywamy, dlatego że Allegro od tego miesiąca wprowadziło, i tu nie będzie nic odkrywczego, kolejny wzrost prowizji, i to dotyczy różnych kategorii. Oczywiście tam jest dosyć mocne rozróżnienie, czy sprzedajesz książki, czy sprzedajesz moto, czy, czy inne produkty, ale ważniejsze z perspektywy też klientów i przedsiębiorców jest to, że Allegro obarcza kosztami jak kupujesz kupowałeś kiedyś na Allegro jakieś produkty ze Smartem jeszcze nie. Jeszcze nie. To dzisiaj klient kupujący, chcący ku kupić produkt ze smartem, musi wykupić smarta, czyli po prostu taki pakiet darmowych dostaw w ciągu roku, mm -hmm. ale w momencie, kiedy ty kupujesz ze smartem, przedsiębiorca też płaci za tą przesyłkę. Czyli z jednej i z drugiej strony jest pobierana opłata. Mm. Co więcej, od lipca jak płacisz odroczoną płatnością, czyli w takim modelu dzisiaj kupuję, ale zapłacę sobie ze swojego kaszu za w przeciągu 30 dni, to ty też jako przedsiębiorca zapłacisz za to, że no wybrał ten konkretny klient, tą konkretną płatność. Czyli przerzucanie na przedsiębiorcy no, kosztów jakby związanych z logistyką, czy mm. z płatnościami. No i to... I trochę pachnie zachłannością chyba, co? Myślę, że to przede wszystkim wynika no, oczywiście z kosztów wprowadzenia tej działalności od strony logistyki oczywiście. i tak dalej. Natomiast druga sprawa jest taka, że ze strony przedsiębiorców jest dosyć spora trudność w wyliczaniu takiego sumarycznego kosztu. I dzisiaj też zresztą widziałem rano, taki poranny Post dotyczący właśnie sprzedaży na Allegro na jednej z grup i e komersowych. Jedna z pani zadała pytanie: Słuchajcie, czy w waszej branży, wasza konkurencja też od lipca nie zmieniła cen? No i tam wszyscy komentują, że no w sumie to nikt nie zmienił, ja też nie zmieniłem. No i okazuje się, że duża część przedsiębiorców nie przelicza swoich kosztów, czy nie zwiększa na końcu cen dla klienta, żeby po prostu pozostać z tą samą marżą. I stąd wynika ta trudność, że no przedsiębiorcy nie nadążają za zmianami, nie są w stanie się do nich dostosować. I jednocześnie tracą pieniądze, no bo jak hmm. zwiększamy koszty prowadzenia działalności na Allegro, no to jednocześnie mniej zarabiamy. Hmm. Co jest kolejnym trendem, o którym powinniśmy wiedzieć? Trendem i zmianą z pewnością także od lipca jest to, że wchodzi nowa analityka. Nowa analityka wcale nie oznacza, że inna lub lepsza. Nazywa się Google Analytics 4 i to jest nowa wersja tego systemu, która część komersiaków e na pewno zna, bo większość z nich co najmniej ma zainstalowany taki plugin czy integrację na swoim sklepie. I zmienia to o tyle, że po pierwsze musimy pamiętać o dobrym przeswiczowaniu z poprzedniej wersji na nową, bo inaczej utracimy dane, a jak utracimy dane, to chociażby nie będziemy widzieli historii. A druga sprawa jest taka, że część e pomimo że ma analitykę, która wydaje się dosyć ważna w biznesie, albo najważniejsza, nie wykorzystuje jej w praktyce. Czyli no mamy, ale nie korzystamy. I ja zdecydowanie rekomenduję, szczególnie jak chcemy jakby zajrzeć tam i dowiedzieć się na początku zadać sobie pytania, na które chcemy znać odpowiedź. I takim podstawowym, najłatwiejszym jest to, ilu klientów wchodzi na naszą stronę. I z jakiegoś źródła, no bo jeżeli odpalamy, na przykład, kampanie reklamowe, za które płacimy, to dobrze by było wiedzieć, ile ruchu w ogóle generujemy i jaką sprzedaż z tej e, konkretnej kampanii reklamowej. Więc ta analityka, tym bardziej, że mamy dobry czas i dobre miejsce w nowej wersji, w nowej odsłonie od Google, to jest zdecydowanie element, którym powinniśmy się zająć. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę i to na szczęście, to to, że przedsiębiorcy zaczynają patrzeć z perspektywy właśnie realizacji kampanii i konwersji, nie tylko na to, ile e, zamówień pozyskałem z danego źródła, na przykład reklamowego, ale ilu klientów e, pozyskałem. E, no i pytanie, czy kiedyś kupowałeś co najmniej raz w jakimś sklepie internetowym? No, takich kupuję najczęściej i chyba mam z tym pewien problem, to jest e, oficjalny sklep Nike i Snickersy. Okay. Bo jak, już, jak już masz buty, których nawet nie założyłeś ani razu i w sumie nie wiesz na co czekasz, żeby je założyć, to już jest chyba coś niepokojącego, ale nie wiem, nie wiem, może się nie znam, widzowie dajcie znać w komentarzu, mów dalej. <grym> no to zdecydowanie jesteś wiernym fanem Nike'a i super, natomiast ważne jest to, żeby patrzeć właśnie na pozyskanie ciebie jako klienta i wykorzystanie szansy, jaką prawdopodobnie dałeś, mhm. żeby co najmniej wysłać ci na przykład kod rabatowy, jak mamy wyprzedaż. Albo... Mogliby wysłać, no mogliby. Jakiś taki większy. Oficjalny <grym> Dunajka. Tak, myślicie, tam jakieś 90%. <laughs> Natomiast część komerców e w ogóle tego nie robi, jeżeli chodzi o kody rabatowe, albo w ogóle komunikacji z klientami. Nie wykorzystuje swojej bazy. A pamiętajmy o tym, odzież jest super przykładem: że jak kupiłeś fajne buty, tym bardziej jak w mm. nich nie chodziłeś, to jest spora szansa, że kupisz kolejne. Więc tak. ciągłe eksploatowanie komunikacji z klientami jest mega ważne. I co więcej, ta komunikacja, jeżeli ona jest dobra w takim rozumieniu i płynności, i i dobrego przekazywania informacji w umiejętny sposób, no to dość, że zyskujemy klienta, to mhm. jeszcze taką relację z tym klientem bezpośrednio, żeby na przykład nas rekomendował dalej. Jakie są kolejne zmiany, które obserwujecie? Bo tak spoglądam okiem na tą listę i widzę, że tych punktów jeszcze trochę jest. Jasne, no, postaram się dzisiaj sprzedać co najmniej kilka takich ważnych elementów. I kolejną taką rzeczą, którą dostrzegamy, i to nie tylko na rynku polskim, ale statystyka pokazuje, że na rynku amerykańskim również, to jest zmiana takiego podejścia do biznesu technologia-biznes, czy biznes-technologia. I... Chodzi o kolejność. Kolejność, dokładnie. No bo ty jako przedsiębiorca powinieneś zajmować się technologią czy biznesem. Obstawiam, że lepiej, żebyś zajmował się biznesem, jego rozwojem, zarabianiem kasy, e, no bo masz swoich pracowników, chciałbyś ich utrzymać, sam zarobić i tak dalej. Każdy by chciał, żeby urzędy to rozumiały. Zdecydowanie. Natomiast e, często jest tak, że szczególnie początkujący przedsiębiorcy zajmują się wszystkim i na końcu grzebią na przykład przy technologii. Szukają jak tego Analyticsa zintegrować i tracą czas. I to też wiąże się z wieloma ryzykami. Ostatnio do mnie zadzwonił taki mój stary znajomy, on prowadził, prowadzi swój sklep internetowy na takiej otwartej platformie, po prostu pobrałem kiedyś z internetu, zainstalował, dodał produkty, no i dzwoni do mnie, mówi Artur, no sprzedawałem coś tam na tym sklepie, ale ostatnio od kilku tygodni nie ma w ogóle zamówień. No to ja mówię, okej, okay, no to spojrzę, zobaczę, co tam w tym sklepie słychać i przeszedłem, jedyne co zrobiłem, to przeszedłem przez ścieżkę zakupową, czyli dodałem produkt, przeszedłem do checkoutu, wybrałem sposób płatności i dostawy i przeszedłem dalej. Kolejnym krokiem, który zobaczyłem, były pola, takie wiesz, defaultowe pola, gdzie wprowadzasz numery kartowe, e, przepisując po prostu cyfry z, ze swojej karty, na przykład kredytowej. I co ciekawe, tych pól jeszcze kilka tygodni temu tam nie było. On nic, jakby w tym względzie nie robił. Na końcu okazało się, że ten sklep po prostu został zainfekowany. Jak ja zacząłem szukać, o co w tym chodzi, też wchodząc na grupę tego konkretnego softu, zobaczyłem, że takich zapytań jest więcej, czyli więcej ludzi miało ten problem. No i problem było tyle duży, że jedno to oczywiście nie generował biznesu, czyli nie miał zamówień, no bo płatność nie mhm. przechodziła. No to gdzieś były zapisywane jeszcze te dane kartowe, czyli po prostu wyciek tych informacji na zewnątrz. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. I to jest takie duże niebezpieczeństwo, e, i tu e, ważne jest to, żeby zawsze pamiętać o tym, że e, nasz soft musi być bezpieczny, bo operujemy na danych co najmniej osobowych. E, jak widzisz, też może się zdarzyć, że kartowych nieświadomie. E, I takie e, technologie, które są. Samoczynnie aktualizowane, no są zdecydowanie bezpieczniejsze. Ty zajmujesz się biznesem, a ktoś inny, firma komercyjna, zajmuje się aktualizacją, dostosowaniem do zmian, chociażby prawnych, a notabene odnośnie zmian prawnych, ostatnio taka seksji zmiana omnibus, pewnie też słyszałeś, bo dotyka offlineowych biznesów, czyli pokazywanie. Ceny sprzed 30 dni, no to mhm. w takim rozwiązaniu jak Shopper, po prostu klienci uzyskali taką aktualizację, sklep został dostosowany. Włączenie tylko opcji i w ogóle nie, nie, nie interesowanie się tym tematem w szczegółach technologicznych, bo oczywiście jako przedsiębiorca musimy wiedzieć, że taki obowiązek jest, no i go po prostu włączyć. Czy jeżeli przedsiębiorca e-commerceowy nie pokazuje w tej chwili ceny z ostatniej sprzed 30 dni, to jakie grożą konsekwencje, orientujesz się? Tutaj nie chodzi o pokazywanie ostatniej ceny, jeżeli nie realizujemy co najmniej kampanii promocyjnej. Ta kampania promocyjna to jest po prostu rabat na ten produkt lub kodu rabatowego, który jest ogólnie dostępny. To są takie dwie podstawowe zasady. Natomiast jeżeli chodzi o kary, no to one są znaczne. Z tego co pamiętam, to jest jakiś procent obrotu takiego e-commerce'u. Natomiast od tego półrocza, i to też jest zresztą dobry moment, że o tym mówimy, od tego półrocza UOKIK ma zająć się właśnie sprawą tego typu kwestii na e-commerce'ach. Szanowni prywatiarze, sprawdźcie to, bo lepiej, żeby kasa stała w waszej kieszeni, a nie żeby jakieś urzędy ją przytulały. Przed naszą rozmową użyłeś słowa, które ostatnio w naszej firmie, nie tylko w naszej firmie, ale generalnie mam wrażenie, że w internecie wręcz eksplodowało na... Pod kątem swojej popularności jest to słowo automatyzacja. Co się z nimi dzieje w kontekście e-commerceu? Co obserwujecie? Tutaj nie zaskoczę. Obręb tej, tego obszaru jest oczywiście mega dla nas interesujący i nie bez kozery też inwestujemy, jakby w ten fragment e-commerceu. Mamy dedykowane narzędzie do automatyzacji w e-commerce. Ono nazywa się Apilo.pl. I to jest narzędzie, które pozwala ci od takiej najpros najprostszej strony wystawić produkty za pomocą kilku klików na różnych platformach, na przykład marketplace'owych, czyli tak naprawdę jesteś w stanie w kilka minut, w kilka sekund czasami wystawić produkty, czyli swoje oferty w różne miejsca, w różne powierzchnie informacyjne, gdzie swoje produkty możesz sprzedawać. To jest oczywiście taka najprostsza e, automatyzacja, ale ja zrobiłem taki e, test ze względu na to, że bardzo dobrze znam Allegro, bo na nim sprzedawałem wcześniej. Zrobiłem taki test i wystawiłem kilka produktów ręcznie, czyli po prostu przez katalog Allegro. Allegro i tak notabene e, znacznie to dzisiaj ułatwia, bo jak masz EAN, Swojego produktu, to część informacji zostanie zaczytana, a później zrobiłem to z naszym narzędziem. I później na kilku takich produktach przemnożyłem to tak, żeby uzyskać 100. Produktów i, i czas, który poświęciłem na wystawienie jednym i drugim scenariuszem e, i czas, który oszczędziłem na, na takiej skali działania, to było ponad 6 godzin. Wow. E, więc z perspektywy, a pieniądza, no to zaoszczędziłem dobrych kilka stów, w zależności oczywiście, jak bardzo pienioż, pieniężnożerny byłby człowiek, który by to wykonywał. Natomiast ze strony swojego czasu, a wiemy, że on jest najbardziej e, najcenniejszy, najcenniejszy e, no to zdecydowanie możemy w tym okresie zrobić coś, e, coś innego, przeczytać. Dobrą e, książkę. I takich działań automatyzujących w e-commerce można robić dużo więcej e, poprzez. E... Chociażby generowanie automatycznie przesyłek, czyli tych etykiet, które widzimy na przesyłkach, żeby nie przepisywać tych danych. Notabene ostatnio spotkałem na konferencji panią, która sprzedawała odzież. No i ona pyta, co my robimy w tym szoperze, co, czym jakby się zajmujemy na co dzień. Ja jej troszeczkę opowiedziałem. A ona mówi: Wie pan, co to dla mnie odkrywcze, bo ja do tej pory przepisuję dane z Allegro, które dostaję w zamówieniu na te takie jeszcze ręcznie wypełniane blankiety. Ona akurat wysyłała pocztą, więc Spędzała na tym dobrych kilka albo kilkanaście godzin miesięcznie, a w narzędziu, które jest zintegrowane z różnymi pocztami, kurierami i tak dalej, zaznaczasz po prostu paczki i robisz to w kilka sekund i drukujesz. Więc oszczędność jest, szczególnie przy dużej skali, no mega. I można na tym i oszczędzić czas, pieniądze, no i generalnie też zmniejszyć ilość pomyłek, bo to te, też często, jak oglądam nawet wasze materiały, wy mówicie o tym, że przez automatyzację ludzie mają takie poczucie, kurde, nie mam pełnej kontroli. Kontroli. Ale ja w pełni się z Wami zgadzam, jak oglądam Wasze materiały, że wtedy mam właśnie pełną kontrolę, bo nie popełnię jakieś gafy przepisując informację, że chcę nadać paczkę do Adriana i nadam do Artura, i później muszę to odkręcać i generować koszty po stronie chociażby wymiany, wymiany towaru. I to też się tyczy chociażby momentu, jak pakujemy przesyłkę. Możemy na przykład skanować sobie kody, które weryfikują, czy to jest dokładnie ten produkt, o który chodzi, a nie ręcznie gdzieś tam sobie zaznaczać, brać spółki i w sumie to nie wiadomo, czy to jest dobre, czy złe w kontekście tego konkretnego zamówienia. Tych automatyzacji jest sporo. Tą, o której mówiłem też na początku jest chociażby właśnie generowanie opisów, więc wyobraź sobie takie miejsce, taki hub właśnie, gdzie wchodzisz, masz swoją bazę produktów, zaznaczasz w kilku sekundach, wystawiasz na różne aukcje, generujesz dla nich różne opisy i na końcu wpływają ci zamówienia z tych różnych konkretnych serwisów, czy z kilku sklepów internetowych, bo to też jest popularne w tym momencie i z jednego poziomu zarządzasz tymi zamówieniami. Oszczędza ci to czas, pomyłki, no i Możesz zwiększać sprzedaż, bo o to w tym chodzi. Stawiamy kropkę w tym wywiadzie, ale nim już się pożegnamy z naszymi widzami i słuchaczami, to. Wiem, że przygotowałeś, przygotowaliście dla naszych widzów i słuchaczy bonus. Mm -hmm. I tych bonusów możemy wyróżnić dwa, a możemy je skondensować w jeden. To jest konsultacja. Po prostu spotkanie się ze mną, pogadanie o swoim biznesie. Jak robiliśmy poprzedni wywiad, to kilka osób nawet zadało pytania w komentarzach dotyczących swoich pomysłów, więc ja jestem super mm -hmm. otwarty, żeby takich konsultacji kilka zrobić dla osób, które po prostu zgłoszą się w komentarzu. Natomiast druga rzecz, którą możemy dać, to jest taka możliwość przetestowania zupełnie darmowego naszego narzędzia i to darmowe jest dostępne dla wszystkich z poziomu naszej strony, natomiast darmowego też wygenerowania puli opisów dla swoich produktów. Po prostu, żeby zobaczyć jak działa narzędzie, które pozwala nam tworzyć dla swoich produktów fajny opis według naszych promptów, jak to się mówi, czyli naszych zapytań, które dla naszych klientów przygotowujemy. I dla każdego, kto w komentarzu napisze ja chcę, albo słaby, nie, słaby wywiad, to <noise> możemy oczywiście taką formę gratyfikacji zaoferować. No i pięknie. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy za Wasz czas. Dajcie łapki w górę pod tym filmem i napiszcie w komentarzu, co było dla Was z tego materiału przydatne. I oczywiście zachęcamy Was, żebyście skorzystali. Na maksa z tego, co zaproponował. Artur, dzięki za Twój czas, dzięki za tą wiedzę, za otwartość i trzymam kciuki, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tego i żeby po prostu ich firmy były zdrowsze i bogatsze. Kłaniam się dzisiaj. Dzięki, Andri Andrian. <grym> tak zostawiamy. Nie, nie ma poprawy, tak zostawiamy. <grym> Drodzy widzowie, cześć.